Kielce, róg ulicy Sienkiewicza i Małej. Jeszcze do niedawna, bo do 1919 roku nie było ulicy Sienkiewicza. Była ulica Konstantego. Dziś jest rok 1920. Ja nazywam się Kazimierz Smoleński. I właśnie w tym miejscu, przeszło 15 lat temu, założyłem cukiernię, która pomimo wielkiej wojny europejskiej i obecnej wojny z bolszewikami nadal działa. To tutaj co niedzielę każdego tygodnia spotykają się bohaterowie naszej opowieści. Jan Nożyczkowski, powstaniec styczniowy. Baronowa Leokadia Obertyńska, wdowa po polskim oficerze. Alfred Politkowski, profesor lokalnego gimnazjum. Oraz Alojzy Tolibowski, redaktor lokalnej gazety. Coś nieprawdopodobnego. Ale co jest takie nieprawdopodobne? No w tej pańskiej gazecie piszą o ucieczce świni. Świnia duża, maści białej, uciekła z podwórza domu przy ulicy Starowarszawskiej nr 49. Jeśli ktoś by coś o niej wiedział, raczy zawiadomić Rutczyńskiego ze Starowarszawskiej 49. Daliśmy w gazecie takie ogłoszenie, ale pewnie już została zabita, a może nawet zjedzona. Redaktorze, ratunku! Goni mnie! Ale kto panią goni, Leokadio? Taka okropna świnia! Jakiś zboczeniec, albo co gorsza bolszewik, tak? Już ja się z nim rozprawię. Redaktorze, zdaje się, że to idzie o tę świnię, co to uciekła niejakiemu Rutczyńskiemu ze Starowarszawskiej. Niech pan sam wyjrzy przez okno. Przed cukiernią stoi olbrzymi tucznik i zaczepia klientów. Tak. To właśnie ta świnia mnie goniła. Zaraz, gdzie są moje rewolwery? Ja się tym zajmę, tym knurem. Nie ma się co dziwić. Pani baronowa bardzo apetycznie dziś wygląda. Pan sobie żarty stroisz, a gdyby nie Trocki, to nie wiem, co by się ze mną stało. Trocki! A co on tutaj robi? Zaraz wszystko panom opowiem. Tylko chwileczkę odetchnę. Panie starszy! Słucham. Wiśnióweczka dla baronowej. Przestań szczekać, przyjacielu. Nie dostaniesz, bo znów się upijesz i kogoś pogryziesz. Wiśnióweczka dla pani baronowej. Tego mi było trzeba. To niech pani opowiada, co się wydarzyło. Otóż idę sobie spokojnie przez park miejski, aż tu nagle z rabaty wybiega ogromna świnia i zaczyna mnie gonić. Na szczęście był ze mną Trocki i złapał świnię za ogon, a to ją nieco spowolniło. Choć mój Trocki wyglądał komicznie, zwisając wczepiony w świński ogon. Zdaje się, że nasz bohater pozbawił świnkę ogona, bo mu coś wystaje z pyska. Trocki, oddaj to. Oddaj. Wreszcie puścił. Panowie, ale to naprawdę jest ogon. On odgryzł tej świni ogon. Panie redaktorze, pan Jan Nożyczkowski dzwoni. Tak, już idę. Dzień dobry, panie Janie. Dzień dobry. Panie Janie, podobno generał Żeligowski, wie pan, ten dowódca dywizji litewsko-białoruskiej, będąc pod wrażeniem niekorzystnego rozejmu, który nadal Wilno pozostawiał Litwinom, zgłosił dymisję i na własną rękę zajął miasto. Kruca Fuchs, on to naprawdę zrobił. Żeligowskiego przyjął francuski gubernator Wilna i zaproponował mu, aby zrobić je wolnym miastem. Żeligowski jednak kategorycznie odmówił. Zuch, chłopak, klasa, charakter. To może się z tego zrobić skandal międzynarodowy. Zaraz, chwileczkę. Ja mam tu gdzieś komunikat sztabu generalnego, który to wyjaśnia. Jest. Będziesz pan teraz notował, redaktorze? Tak, oczywiście. Dyktuję wolniej, bo to bardzo ważne. doraźne dochodzenia w sprawie samorzutnej akcji generała Żeligowskiego wykazały, iż wystąpienie jego oddziałów miało swoje źródło w rozgoryczeniu, jakie wśród oficerów i żołnierzy rekrutujących się z Wileńszczyzny i Grodzienszczyzny wywołały napływające z Wilna wiadomości o gwałtach i represjach stosowanych wobec ich rodzin i w ogóle ludności polskiej. Podpisano Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego, Sztab Generalny. Zdążył pan zapisać wszystko? Oczywiście, zapisałem. No, bo o rozejmie polsko-rosyjskim to zdaje się, że wy tam już wiecie. A tak, wiemy. No dobra, no to kończymy już tę rozmowę. Nie możemy blokować linii. Do zobaczenia, redaktorze. Proszę tam ucałować baronową, ale... ode mnie, a nie od siebie. Do zobaczenia, panie Janie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Redaktorze, pan tam sprawami niezwykłej wagi się zajmuje, że tu się okazuje, że ta świnia, co goniła baronową, to temat polityczny. Nie rozumiem. Świnię ukradli zbiegli jeńcy bolszewiccy, aby ją zjeść. No. To faktycznie może być afera międzynarodowa, że głodzimy jeńców wojennych. A ci cali jeńcy ukradli też kilka butelek bimbru i porządnie się spili. Kiedy legli pijani, świnia przegryzła sznurek, którym była przywiązana do drzewa, a przy okazji dorwała się do bimbru, którego kilka litrów stało w otwartym wiatrze. O mon Dieu, to dlatego teraz lata pijana i agresywna po mieście? Panie starszy! Pan życzy? Proszę mi przynieść moje rewolwery. Muszę odstrzelić tego obrzydliwego knura, który zadał się z tą czerwoną zarazą. Ależ panie redaktorze, żandarmi sobie poradzą z tym zwierzęciem. Wolę wziąć sprawy w swoje ręce. Nafaszeruję świniaka ołowiem, a potem zrobimy z niego podwawelską. A taką kiełbaskę to zjem z największą przyjemnością. No to proszę państwa, na mnie już czas. Idę na polowanie. O małpie! Trzymamy za pana kciuki. No i elegancki redaktor poszedł za świnią latać. A wszystko to dla pani. No, faktycznie nieco dziwaczne poświęcenie. Jak Don Kichot w obronie honoru swojej Dulcynei. Niech pani spojrzy przez okno. Redaktor strzela do tego prosiaka. No nie, Alojzy ustrzelił świnię. Niech pan otworzy okno, profesorze. Trzeba wołać redaktora. Redaktorze, niech pan natychmiast tutaj wraca i zostawi świnię w spokoju. Redaktorze, niech pan wraca natychmiast. Panie starszy. Pan życzy? Jeszcze 4 wiśnióweczki poprosimy. No to szykujcie się państwo na niezłą wyżerkę. Naszą świnkę zaraz zabierze rzeźnik i zrobi z niej kiełbasę myśliwską. Chyba redaktorską albo tolibowską. Panie profesorze, ale proszę bez głupich żartów. Bo pan żeś sobie polowanie na mieście urządził, a tu rozejm polsko-rosyjski podpisany. To tylko zawieszenie broni z 48-godzinnym terminem wypowiedzenia. Wiśnióweczka dla państwa. A propos broni, panie starszy, proszę schować moje rewolwery. Dziś już nie będą mi potrzebne. Ja myślę, że mogą się panu jeszcze przydać. Ale po co? No posłuchaj pan. Wczoraj o godzinie 4 rano w lesie pomiędzy Psarami a Klonowem 3 bandytów uzbrojonych w rewolwery dokonało napadu na 5 mieszkańców Psar, idących na targ do Kielc. 3 z nich, Henrykowi Kapuścikowi, zrabowano 2300 marek, Antoniemu Śmiałkowi 1300 i Pawłowi Piaskowi 1460 marek. 2 pozostali poczęli uciekać, przy czym podobno jeden z nich został zabity przez bandytów. Celem ujęcia bandytów zarządzono za nimi energiczny pościg. No to ja się dołączam do tego pościgu i rewolwery zabieram z powrotem. O, mon Dieu! Profesorze, szykuj pan swojego Harleya, bo jedziemy w lasy klonowskie. Ujmiemy tych gagatków. Taka przygoda. O, z największą przyjemnością. Do widzenia, moja droga Leokadio. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Trocki, ty z nimi nie jedziesz. Wysłuchali państwo słuchowiska Radia Kielce w czasach bolszewickiej zarazy. Scenariusz, reżyseria i współprodukcja Sebastian Przybyłowicz. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Konsultacja historyczna dr Marek Maciągowski. Wystąpili Jerzy Trela, Jan Nowicki, Teresa Bielińska, Mirosław Bieliński oraz Andrzej Cempura.